83 lata od premiery, po raz 21 na wydawniczym rynku polskim i po raz pierwszy w pełnym wydaniu w Państwa ręce trafia najnowsze wydanie biografii Maria Curie, autorstwa jej córki Ewy Curie. To jest ogromne święto dla wydawnictwa WAB już teraz, ponieważ książka jest bestsellerem, a jeszcze większe dla Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, ponieważ to dzięki staraniom zespołu tego muzeum, dzięki staraniom dyrektora, udało się tę książkę wzbogacić o niepublikowane dotąd nigdy listy. Bardzo chcielibyśmy się spotkać z Państwem osobiście, właśnie dlatego, że to jest takie święto, ale sytuacja pandemiczna nam to uniemożliwia, więc cieszymy się, że możemy tak się połączyć i możemy opowiedzieć Państwu o tej książce, a opowiemy we wspaniałym towarzystwie. Razem z nami na łączach internetowych jest pani Hanna Karczewska, prawnuczka Heleny Skłodowskiej-Szalaj, siostry noblistki, a zarazem wnuczka Hanny Schillerowej, autorki pierwszego przekładu książki z języka francuskiego na język polski. Łączymy się z Ameryką. Pani Hanna mieszka w stanie Washington na zachodnim wybrzeżu, niedaleko Seattle. Dzień dobry, z naszej strony dobry wieczór, ale u pani o tej porze jest jeszcze dzień godzina, dobry. Można powiedzieć przedpołudniowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, w pół do 11. Agnieszka Rasińska-Bóbr, tłumaczka, która dokonała przekładu ocalałych archiwaliów na język polski oraz uzupełniła klasyczny przekład Hanny Schillerowej o nowe materiały. Witamy tak. bardzo serdecznie w Saloniku Skłodowskich. Dzień dobry. I Sławomir Paszkiet, dyrektor Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, znawca biografii noblistki, sam także tłumacz z języka niderlandzkiego, autor wstępu do tego najnowszego, 21 wydania biografii Marii Curie. Właściwie to pan dyrektor powinien przywitać nas wszystkich jako główny gospodarz. To witam bardzo serdecznie wszystkich naszych gości w Saloniku Państwa Skłodowskich i Curie, który już lada dzień będziemy gotowi pokazać Państwu, tym, którzy pierwsi przyjdą zwiedzać nasze muzeum. I przy okazji chciałbym przedstawić prowadzącą to spotkanie, wicedyrektorkę muzeum, panią Miłkę Skarską. Szanowni Państwo, głos chciałabym oddać na początku naszej rozmowy pani Hannie Karczewskiej. Pani zna tę biografię doskonale, właściwie pewnie w pani domu, w rodzinnym domu ta biografia była czytana od pierwszego wydania. Czego pani spodziewa się po tym najnowszym wydaniu? Czy sięgnie pani po tę książkę? Wiemy, że ona na razie dotarła do pani w wersji elektronicznej, a wersja pocztowa jeszcze ta papierowa do pani dotrze. Czego pani spodziewa się po tej książce? Czy myśli pani, że się pani dowie czegoś nowego o swojej przodkini? Czy czegoś nowego się dowiem, to nie wiem, nie jestem pewna. To się okaże. Sięgnę na pewno. Mogę tę książkę czytać w kółko, tak prawdę mówiąc. I czytałam ją już w trzech językach, po francusku, ale udało się. Ale w tej chwili, od jakiegoś czasu, od przeprowadzek, nie miałam jej pod ręką, bo jeszcze całą masę książek mamy w pudłach. I więc jak dostałam wersję elektroniczną, to zdążyłam przeczytać niestety tylko trzy rozdziały, ale z taką przyjemnością, naprawdę ze wzruszeniem, bo dla mnie to jest tak, jakby Ewa siedziała obok i opowiadała. Ona po prostu tak pisze, jakby opowiadała, co jest wzruszające i czyni tę książkę naprawdę ciekawą. Pełną emocji, pełną ciepła właśnie. Posiadam bardzo dużo materiałów, jej listy, dzienniki, wspomnienia. To są słowa autorki Ewy Curie. Zdaje mi się, że wszystko, co o niej powiedziano, jest tak dalekie od rzeczywistości. Jeśli nie napiszę jej książki, pewne jest, że napiszą ją inni. Zresztą później napisali. Czy napiszą ją tak, jakbym sobie tego życzyła? Boję się, że nie. Ewa Curie pisze książkę już po śmierci mamy. Lubiąca bywać o jej charakterze i o samej Ewie Curie jeszcze dziś powiemy. Lubiąca bywać w towarzystwie, na czas pisania tej książki odkłada wszystko i poświęca się tej książce. Jak powstawała, panie dyrektorze, ta książka? Ewa Curie pewnie myślała już o tym, jak
Nie wiem, czy myślała o tym, jak książka powinna wyglądać, bo chyba ten pomysł jednak dopiero się zrodził, kiedy książkę zaproponowano, napisanie tej książki zaproponowało jej wydawnictwo amerykańskie, które dostawało mnóstwo ofert od różnych znanych pisarzy, którzy chcieliby napisać biografię słynnej Madame Curie, ale jednak wydawca wyczuł, że to musi być jednak ktoś bliski, ktoś, kto na pewno opowie o niej z takiego punktu widzenia insidera. I ponieważ w rodzinie była jedna osoba, która władała, miała bardzo lekkie pióro i była osobą rozpoznawaną w Stanach Zjednoczonych od już pierwszej wizyty w 1921 roku, czyli no Eva Curie była już ulubienicą, już była gwiazdą znaną w Stanach Zjednoczonych, chociaż nigdy żadnej książki nie napisała. Była znana z artykułów prasowych, z recenzji. Była już też adaptatorką sztuki, którą przetłumaczyła na francuski. Natomiast książki żadnej nie napisała. Także to wydawnictwo, muszę powiedzieć, na pewno w jakiś sposób ryzykowało albo ułożyło bardzo ufało Evie Curie. Zresztą myślę, że nikt się nie spodziewał, że powstanie z tego taki bestseller. Natomiast zamówiono u niej tę książkę i trzeba powiedzieć, że Eva Curie w tym momencie porzuca towarzystwo, salony paryskie, swoje życie zawodowe tak samo odkłada na niemalże 2 lata. No i zbiera wszystkie pamiątki, zbiera je w Paryżu, dosyć szybko udaje się w podróż pociągiem do Polski, przyjeżdża do Warszawy w 1935 roku. Oczekuje cała rodzina ją na dworcu i zarówno siostry żyjące Marii, żyje jeszcze brat Marii, Józef, czekają na nią na peronie i Helena o rok starsza i najstarsza siostra żyjąca, Bronisława, jej ukochana siostra. Czekają też przyjaciółki z młodości Marii Skłodowskiej-Curie. No Ewa w ogóle ma bardzo dużo szczęścia, bo przyjeżdża i wszystkie domy, wszystkie miejsca, w których bywała Maria Skłodowska-Curie, jeszcze są. Na szczęście Warszawa w 1935 ukazuje w zasadzie wszystkie te oblicza, które znała Maria Skłodowska-Curie. No i skracam całą tę historię powstania, bo taka ciekawostka, która kiedy badałem tę genezę tej książki, trochę mnie rozśmieszyło albo rozbawiło, no nie wiem, jakieś lekkie déjà vu czułem, bo nagle się okazuje, że był taki moment zwrotny podczas pisania tej książki, a mianowicie, uwaga, Ewa zwraca się do własnej siostry Ireny. Irena jest dyrektorką, szefową Instytutu, prawda, Radowego w Paryżu. Przejęła wszystkie obowiązki już dosyć dawno z mężem Fryderykiem po matce, jeszcze za jej życia. Teraz prowadzi Instytut, udziela się politycznie, przez jakiś czas była nawet ministrem rządu Bluma. No i ta Ewa zwraca się o wszystkie listy, dokumenty, które Irena posiada jako szefowa tego Instytutu, bo bardzo dużo rzeczy właśnie przechowywane było w Instytucie i tutaj odbija się od drzwi. I okazuje się, że łatwiej było pewne materiały zdobyć w Polsce od rodziny, która była bardzo otwarta, bardzo taka współpracująca, a ta Irena nie za bardzo ma czas, prawda? Tu ma wykłady, tu ma jakieś polityczne spotkania, tu wyjeżdża z mężem, a to do Związku Radzieckiego, a to tu, a to tam. No i w którymś momencie Ewa dosyć tak tupie nóżką, mocno dusi, aczkolwiek jak zwykle jako przyszła dyplomatka bardzo to robi z gracją. No i w końcu dostaje nie tylko materiały bardzo ciekawe od Ireny, ale też wsparcie takie powiedzmy naukowe. Irena razem ze swoim mężem Fryderykiem objaśniają mi takie rzeczy, o których ona nie ma pojęcia. Chociaż jak pisze do nich w którymś z listów, czytając wspomnienia samej Marii Skłodowskiej-Curie o Piotrze Curie i jej autobiografię, traktuje to jako taki pewien eksperyment i próbuje o tych naukowych rzeczach napisać taki rodzaj powieści i trochę boi się, że jej siostra, jak to przeczyta, to po prostu włosy jej dęba staną, ale ponieważ wie, że w końcu tak czy owak Irena z mężem to przeczytają,
jest spokojna, bo wie, że gdyby gdzieś tam się jej noga omsknęła... Czy... To z życzliwością do tego podejdą. Tak, tak. I to jest ciekawe, że Ewa z Ireną z biegiem lat bardzo się od siebie odsuwają. Głównie ze względów politycznych. Mają kompletnie inne poglądy polityczne. Niestety dochodzi do takiej sytuacji, że czasami, ponieważ Ewa do końca życia mieszka, w którym momencie przeprowadza się do Stanów Zjednoczonych, mieszka do końca życia w Stanach Zjednoczonych. Bywały takie momenty, że Irena na przykład przyjeżdża do Stanów Zjednoczonych i siostry się nie spotkają. W każdym razie wtedy w czasie współpracy, pisania nad tą książką, ta współpraca się bardzo dobrze układa i wiemy to prawie na pewno, że Irena z efektu tej książki napisanej przez siostrę nie tylko była zadowolona, ale przez wiele lat w żaden sposób nie chciała sama żadnych wspomnień napisać i jakoś uzupełniać tej książki Ewy, bo chyba cała rodzina uważała, że to był naprawdę majstersztyk i niewiele da się dopowiedzieć, albo na pewno już nie w tak błyskotliwy sposób. Także Irena dopiero, niedługo przed swoją śmiercią decyduje się na napisanie artykułu takiego bardzo długiego, które nasze wydawnictwo w zeszłym roku wydało w postaci książkowej. Pierwszym językiem Ewy Curie mówiła pięknie po polsku, ale jednak pierwszym językiem był język francuski. I właśnie w języku francuskim została ta biografia napisana. Jak pani ocenia oba wydania? Zna pani język w języku francuskim tę książkę? Zna pani doskonale przekład Hanny Schillerowej, który do tej pory był nienaruszoną formą. Jak ta książka dziś czyta się bez pani adnotacji? Jak pani ją odbierała? Ja odbierałam ją doskonale. Myślę zresztą jak całe pokolenia Polaków. Ja zresztą czytając ją w liceum, pod koniec podstawówki, trudno mi powiedzieć, kiedy czytałam ją po raz pierwszy, w ogóle nie miałam świadomości tak do końca, że to jest tłumaczenie. Czyli czyta się to świetnie. Ja sądzę, że wtedy w ogóle nie wgłębiałam się w te kwestie i nie ustalałam, jaki język był dla Ewy Curie językiem pierwszym i w jakim języku ta biografia powstała. Także wydaje mi się, że ja tu, jeżeli chodzi o piękno tego stylu i tak dalej, no to ja raczej do tego podchodziłam z bardzo dużym pietyzmem. Natomiast wydaje mi się, że z biegiem czasu zmieniają się pewne standardy i generalnie rzecz biorąc z translatologicznego punktu widzenia, ileś tam lat wstecz, podchodziło się z dużo większą swobodą do takich kwestii jak wierność przekładu z oryginałem. Czyli tłumacz spokojnie mógł coś ulepszać, wyrzucać i tak dalej. Dlatego jakoś mnie bardzo zainteresowała ta prośba wydawcy o to, żeby spróbować przywrócić tą książkę w jej oryginalnym kształcie. Natomiast oczywiście stanęło tam pytanie w którymś momencie, czy nie zrobić nowego przekładu. Ale w ogóle o tym nie było mowy. Wystarczy otworzyć tą książkę i wiadomo, że to jest świetny przekład, świetnie się to czyta i że chodzi tylko o to, żeby coś tam przywrócić, ale nic nie zepsuć. Ja przypomnę, że ten piękny literacki przekład zawdzięczamy babci naszego gościa, z którym łączymy się w Ameryce, babci pani Hanny Karczewskiej. Czy państwo widzą różnicę, państwo mam na myśli rodzinę potomków Marii Skłodowskiej-Curie, widzą państwo różnicę w różnych przekładach? Czy dowiadują się państwo różnych rzeczy z tych różnych przekładów? To znaczy przekład na inne języki? Tak, tak, bo przecież książka zaraz po premierze była opublikowana i w Wielkiej Brytanii, i w Stanach, i we Francji, i przełożona dosyć szybko na kilkanaście języków. Pani wspominała na początku, że pani czyta tę książkę w różnych językach. Czytałam po angielsku. Na pierwszy raz oczywiście i dziesiąty w Polsce, jeszcze będąc bardzo młoda i będąc dzieckiem praktycznie, no to po polsku. Potem w Stanach już jak opanowałam język angielski wystarczająco. To po angielsku, ale nie, był taki odstęp czasu, że nie porównywałam do polskiego tłumaczenia. Po prostu nie porównywałam tego nawet w głowie, właściwie było mi wszystko jedno, w jakim języku czytam. I czytało się bardzo dobrze po angielsku.
Bardzo dobrze, zaraz kupiłam córkom kopię, żeby też miały swoje i tak dalej. I muszę powiedzieć, że ponieważ czytałam tę książkę po angielsku po dość długiej przerwie, to no, wzruszałam się bardzo, płakałam, no, naprawdę przeżywałam. A po francusku, będąc w Paryżu, kiedyś kupiłam, jak już była Maria z Piotrem, byli pochowani w Panteonie i poszłam zobaczyć grób i tam kupiłam w kiosku taką książkę po francusku. I bardzo łatwo się czytało, chociaż mój francuski jest taki sobie, ale czytało się bardzo dobrze, bez problemu. Także, no, ale trudno mi porównywać, po prostu trudno mi porównywać. Wydaje mi się, że obydwa przekłady są bardzo dobre. I polski oczywiście, ale angielski też, ten, który czytałam. No, angielski przekład to jest Sheena, który jest sam pisarzem i w ogóle już nie było miejsca o tym, żeby we wstępie wspomnieć, ale on już zaczął tłumaczyć w zasadzie w momencie, kiedy jeszcze książka nie była do końca napisana. To było tak, że Ewa Curie w bardzo ekskluzywnym szwajcarskim hotelu przebywała, bo no, to wiadomo, jednak jej luksusowe życie i przyzwyczajenia no, całkiem nie mogła zamknąć się w klasztorze, ale w każdym razie w którymś momencie jest taki opisany w jej biografii taki moment, że właśnie siedzi w eleganckim szwajcarskim hotelu, pisze kilka stron, podaje je Sheenowi, który jest w trochę mniej eleganckim hotelu z całą rodziną i on już tłumaczy. To w zasadzie wygląda, chyba już naprawdę myślano o tym jako o wielkim bestsellerze, dlatego że w dzisiejszych czasach nie jest to dla nas nic nowego, prawda? Jeżeli znana autorka jakichś bestsellerów albo autor piszący zazwyczaj, to jest po angielsku, prawda? Pisze coś, jakiegoś, nie wiem, trzeciego Harry'ego Pottera, już od razu tłumaczy z innych krajów, dostają pierwszy, drugi, trzeci rozdział i już to tłumaczą, prawda? Żeby mogło się wszystko równocześnie we wszystkich krajach ukazywać. Także trzeba powiedzieć, że ta książka, mimo że powstała tak dawno, ona już była wtedy dosyć nowocześnie i reklamowana, i tłumaczona. No, rzeczywiście zainwestowano wtedy w najlepszych tłumaczy. I rzeczywiście to, że przetłumaczyła ją na język polski babcia pani Hanny, która no, po prostu pochodzi z rodziny, to trzeba tutaj przypomnieć, naprawdę wspaniałych tłumaczy. Dlatego, że pierwszym tłumaczem w rodzinie takim no, uznanym był Władysław Skłodowski, ojciec Marii. Tłumaczenie w zasadzie zajmowali się, zarówno jego brat się zajmował, brat Marii Skłodowskiej Curie. Mamy tutaj piękny prezent od pana Piotra Chrząstowskiego, wydany przez i współtłumaczony przez Józefa Skłodowskiego. Hamlet jest w naszych zbiorach i pokazywany jest tutaj w saloniku, w którym się znajdujemy, ale też to chciałbym dodać, nie tylko tłumaczką była babcia pani Hanny, ale mama Elżbieta Staniszkis. I ja właśnie jej tłumaczenia z dzieciństwa znam, bo przecież Mikołajka tłumaczyła pani mama. Pamięta pani, jak mama tłumaczyła tego Mikołajka? Pamiętam, chyba moje całe pokolenie na nim wychowało. Mama tłumaczyła to razem z przyjaciółką, Tolą Markuszewicz. Siedziały mamy w pokoju i pękały ze śmiechu, cały czas pękały ze śmiechu. Ja tej książki nie mogłam dzieciom czytać moim na głos, bo tak się śmiałam. Nie wiem, po prostu bardzo śmieszna, fajna książka. I pamiętam, chyba tylko dwa tomy razem przetłumaczył, potem już ktoś inny tłumaczył. Mikołajek i rekreacje Mikołajka chyba. Tak więc mamy rodzinę naprawdę tłumaczeniową. I teraz już Państwo zdają sobie sprawę, dlaczego przykładamy tak ogromną wagę do właśnie roli tłumacza w literaturze, szczególnie w tej literaturze, która dotyczy Marii Skłodowskiej-Curie. Ale teraz, Szanowni Państwo, oddajmy na chwilę głos Marii Skłodowskiej-Curie. Jest z nami wyjątkowy gość, przyjaciel, a właściwie przyjaciółka Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, aktorka Elizabeth Duda, która przeczyta dla Państwa fragmenty powieści biograficznej Maria Curie. Mania do broni. 24 stycznia 1888 roku. Jestem zupełnie zdenerwowana czytaniem powieści orzeszkowej za Niemnem.
Do tego stopnia jestem pod jej wrażeniem, że rady sobie dać nie mogę. Wszystkie nasze marzenia, te rozmowy prowadzone z wypiekami na twarzy w kółku zaufanym, stanęły w mojej pamięci. Płakałam, jakbym miała 3 lata. Gdzie się to podziało? Marzyłam o pracy dla ludu, wśród ludu i zaledwie mogę nauczyć czytać tuzin wiejskich dzieci, a o budzeniu w nich uczuć jakichś obywatelskich lub czegoś podobnego nie ma mowy nawet. Ach Boże, jak ciężko, a nade wszystko jak człowiek maleje, pospolicieje i od czasu do czasu dopiero coś go boleśnie wyrywa z zabijającej sfery, jak mnie ta powieść. Bardzo dziękujemy. Fragment przeczytała Elizabet Duda, a fragment ten jest wyjątkowy i szczególny, bo on odkrywa nam właściwie zupełnie inną Marię, niż myślimy stereotypowo o takiej surowej kobiecie, która nie ulega emocjom. Pani Agnieszko, na Pani ten fragment robi wrażenie. Tak, dla mnie jest zaskakujący, aczkolwiek taki bardzo mocno ożywczy, prawda? Bo my jednak przez pryzmat tej biografii choćby widzimy tą Marię taką bardzo, jako osobę taką bardzo pomnikową, bardzo surową, racjonalną, która, prawda, przymiera głodem w Paryżu tylko po to, żeby się uczyć. Potem ciężko pracuje w tym laboratorium i tak dalej, i tak dalej. A tutaj nagle widzimy młodą dziewczynę, niby pozytywistkę, prawda, przez tą chęć uczenia tych warstw niższych, ale z drugiej strony romantyczkę, prawda, taką rozpaloną, zachwyconą, pełną entuzjazmu, który ten entuzjazm, gdzie jednocześnie już wtedy jest coraz starsza, więc tego entuzjazmu jest już coraz mniej i ona bardzo to przeżywa. Ja powiedziałabym bardziej właśnie, że Barbara Niechcic z Nocy i Dni Marii Dąbrowskiej bardziej brzmi w tych słowach, choć mowa jest oczywiście o Nadniemnym Elizy Orzeszkowej. Tak, nie wiem skąd ten błąd, czy pierwsze wydania tak się nazywały Zaniemnym, czy, no trudno powiedzieć. W każdym razie Państwo znajdą bardzo dużo przypisów w tej książce, takich, których wcześniej nie było, to też jest dodatkowa wartość. Ale Agnieszko, czy Ty nie wybrałaś tego fragmentu czasem, czy tu nie jest to jeden z tych fragmentów, w których coś nowego się pokazało, czy... Dokładnie tak, to jest fragment z listu odnalezionego. To jeśli byś mogła, to ja bym Cię bardzo prosił, żebyś to wytłumaczyła, bo my to wiemy, ale nasza publiczność tego nie wie. Bo ja tylko jeszcze tak słowem wstępu powiem. Ta edycja jest wyjątkowa, z wielu względów, ale najważniejszy to jest ten, który już tutaj pani dyrektor Miłka-Skalska mówiła o dotłumaczonych pewnych fragmentach, ale jest to troszeczkę skomplikowane i bardzo nam zależało, żeby te fragmenty zaznaczyć, te, które uzyskaliśmy dzięki temu tłumaczeniu. Jakbyś mogła powiedzieć, Agnieszko, jak ten przykład tutaj konkretnie, co tutaj nowego jest i na czym on polegał? Czy to jest jeden z tych przykładów, którego nie ma tylko po polsku, a we francuskim oryginale był? Tak, to jest fragment, który figuruje w oryginale i którego nie ma z niewiadomych w sumie przyczyn w tym pierwszym przekładzie. Może to była jakaś chęć ochrony wizerunku Marii. Ja tak to znaczy, myślę. Może rodzina uznała, że właśnie taki obrazek z życia dziewczyny rozpalonej, rozemocjonowanej nie bardzo pasuje do tego kreowania wizerunku, na którym rodzinie zależało. I tutaj w każdym razie dochodzimy do tej historii listów, która jest historią absolutnie... Ale jeszcze chwileczkę, ja myślę, że to jest jeszcze w tym tutaj obrazie jest to dosyć istotne, że wizerunek Marii był tworzony na podstawie tego wzorca pozytywistycznego. A ona tutaj ma troszeczkę wątpliwości w zasadzie w to, co robi i w efekt tej pracy. Ja nie wiem, czy to też nie miało tu jakiegoś wpływu, ale przepraszam, bo teraz... To znaczy, wiadomo, że to była osoba, która całe życie mieszkała w mieście, że sam fakt, że ona wyjeżdża uczyć te dzieci na wieś, która to wieś, sprawdzałam to na mapie, leży raptem 100 kilometrów od Warszawy, a nie tak, jakby się wydawało,
1000 kilometrów. Tak, Agnieszko, ale pamiętaj, że kilka godzin się jechało pociągiem, a potem bryczką znowu kilka godzin. Dzisiaj dla nas się wydaje, aha, 100 kilometrów to znaczy, no w godzinę samochodem dojadę, ale rzeczywiście ona nie mogła sobie wracać w weekendy ani nawet raz w miesiącu do Warszawy, pomijając to, że ona miała być cały czas tam z dziećmi. Uczyć je, opiekować się nimi, zabawiać, prawda? Także dla niej to byłoby jakby dzisiaj byśmy byli w jakimś innym kraju może, nie wiem. No takie właśnie wrażenie się odnosi, tym bardziej. I dodatkowo ona się tam spotyka z jakimś światem, którego po prostu nie zna. Czyli w czasie tych wykładów warszawskich mogła sobie wyobrażać właśnie tych chłopów jako spragnionych wiedzy i chłopów widzianych potem przez pryzmat nad Niemnem i w którymś momencie następuje to brutalne zderzenie z rzeczywistością, czyli ona widzi te dzieci, które są zaniedbane, które niekoniecznie może aż tak garną się do tej nauki, bardzo się stara im pomóc, ale wie, że jej możliwości są ograniczone, no i stąd właśnie ten list. To w takim razie poprosimy Elizabeth o jeszcze jeden list, o przeczytanie także takiej perełki, która znalazła się w tym wydaniu książki Maria Curie. Maria Skłodowska-Curie w liście do siostry Bronisławy Dłuskiej 1 września 1921 roku. Tak się nacierpiałam w życiu, że nadal nie chcę się martwić, chyba gdyby chodziło o zupełną jaką katastrofę. Nauczyłam się rezygnacji i staram się wyciągać trochę zadowolenia z szarych codziennych warunków szarego życia. A dla siebie możesz budować, sadzić drzewa, hodować kwiaty, patrzeć jak to rośnie i nie myśleć o niczym więcej. Życia przed nami już niewiele. Po co się kłopotać szczegółami? I to znowu jest list, którego kopia jest zdeponowana w Muzeum Curie w Paryżu i rzecz, która się całkowicie nowa pojawia w tej książce. Tutaj muszę powiedzieć, że 2 lata mniej więcej staraliśmy się w muzeum otrzymać dostęp do tych listów. Dlatego mnie ten moment, kiedy przygotowując tę genezę tej książki, jak ten moment jest taki, że Ewa dobija się do tego Instytutu Curie, który prowadzi w końcu jej siostra, prawda? I ona się prosi, mówi, daj tam te materiały związane z me i p, tak mówiły do siebie, prawda? I tak nazywały mamę me, Piotra Curie p. I ona mówi, daj mi te materiały, które mi kiedyś tam obiecałaś. Dobra, jak nie możesz sama osobiście, to daj przez panią Razę, ta, która była sekretarką. Ona była takim cerberem jeszcze za życia Madame Curie. Ona pilnowała, żeby nikt nie nachodził jej, nie przeszkadzał. I my mamy taką samą sytuację. Mamy bardzo miłego, zaprzyjaźnionego dyrektora Muzea Curie, Renaud Heyna, który no po prostu... Renaud, że tak powiem, nieba by nam uchylił. Mamy bardzo pozytywnie nastawioną do naszego muzeum rodzinę, która naprawdę niesamowicie nam pomaga. Tu za chwilkę o pani Hannie Karczewskiej i panu Janie Staniszkiej się chcę wspomnieć, bo to bardzo ich tu jest ważna rola w wydaniu tej książki. No ale nie ma tu jak gdyby miejsca, żeby opowiadać. To są kwestie prawne, które trzeba było rozwiązać. To rodzina musiała się cała zgodzić na opublikowanie listów. Nigdy, przede wszystkim przez Ewę Curie. Ewa Curie nie chciała pewnych listów nigdy publikować. Nikomu, żadnemu z biografów przez te lata swojego życia nigdy nie pokazywała. Ona przygotowała tę książkę na podstawie pewnych materiałów i niektóre z nich były dostępne, jak autobiografia, jak książka Marii Skłodowskiej-Curie o mężu, niektóre listy, ale fragmenty ich tylko opublikowała w oryginale francuskim. Później, oczywiście zanim francuskie wydanie ukazało się, najpierw było amerykańskie, w międzyczasie znalazła jakieś nowe listy, dodała do francuskiego wydania. Natomiast pewne listy, które były podstawą tej książki, w końcu musimy pamiętać, że one zostały napisane w języku polskim.
Czyli w zasadzie to była jedno też z naszych zadań przy przygotowaniu tej edycji, że zdawaliśmy sobie sprawę, że czytelnik polski do tej pory był nie uprzywilejowany, ale był, że tak powiem, poszkodowany, ponieważ no, siostry chciały troszeczkę swój wizerunek poprawić, trochę chronić wizerunek siostry. Zresztą stąd całkiem słusznie, to tak rodzina powinna dbać o to. To jest zrozumiałe. Ja pewnie bym na ich miejscu dokładnie to samo robił. Musimy pamiętać, że to było jednak 80 lat temu. Wtedy pewne rzeczy nie uchodziły. Zresztą to nie chodziło tylko o samą Marię, ale też tam były bardzo wiele prywatnych spraw poruszanych dotyczących osób żyjących wtedy, prawda, dotyczących Bronisławy, dotyczących Heleny. Jak Państwo zauważą w tej edycji, tam gdzie jest napisane państwo żurawscy, jest napisane Rzet, tak jak w oryginale, a potem w nawiasach kwadratowych dopisane nazwisko. Ci ludzie wtedy żyli, prawda? Nikt nie chciał im zaszkodzić, nikt nie chciał zdradzać pewnych rzeczy. No i w każdym razie, pracując nad tym wydaniem, zależało nam nie tylko na tym, żeby tłumaczka Agnieszka Rasińska-Bóbr przetłumaczyła to, czego nie było z francuskiego, ale sobie bardzo ambitnie założyliśmy i szczerze mówiąc, do końca nie wierzyliśmy, że nam się tyle uda odzyskać. Założyliśmy, że powinniśmy szukać oryginałów, czyli nie tłumaczyć z francuskiego, bo to przecież francuski nie jest oryginałem dla tych fragmentów, które poszukiwaliśmy, czyli listów, jakichś wierszy, no głównie chodziło nam o listy. Staraliśmy się znaleźć te fragmenty oryginałów, które zostały pominięte w oryginałach. Problem jest taki, że oryginały polskie zaginęły w czasie II wojny światowej. Często mówi się o tym, że spłonęły, natomiast ja dzięki wspomnieniom mamy pani Hanny Karczewskiej, pani Elżbiety Staniszkis, która była bardzo blisko ze swoją babcią, w zasadzie no, jej babcia była trochę jak matka dla niej, prawda? Przez długi czas zastępowała jej matkę, wychowywała ją od dzieciństwa. No, z różnych powodów matka nie mogła się nią zajmować i babcia jej wyraźnie opowiedziała, że pierwsze co zrobiła po powrocie do Warszawy, do Instytutu Radowego, w którym spędzała właśnie czas, ostatnie swoje chwile w Warszawie spędzała w Instytucie Radowym, tam w piwnicy schowała te oryginały listów i wiele innych pamiątek, których niestety mimo próśb, pism do różnych osób, żeby uratować to, żeby wywieźć to z Warszawy, nie udało się tego. Wiele osób do tej pory myśli, że one spłonęły. Natomiast właśnie wiemy z relacji mamy pani Hanny, że babcia powiedziała wyraźnie, że zeszła do tej piwnicy, tam nie było żadnego osmolenia, żadnych śladów ognia. Ale no, nie wypadało jej powiedzieć, że na przykład podejrzewa, że ktoś to rozszabrował, ukradł, bo kto ukradł, prawda? No, po prostu my uważamy i ja będę to uparcie, dopóki nie znajdę innych dowodów, będę mówić, że zaginęły te listy. W Polsce ich nie odnaleziono, ale no, jakbyśmy tego nie nazwali, komu dzięki, Bogu dzięki, Marii dzięki, w każdym razie dzięki tej strasznie takiej dokładnej pracy Ewy Curie, no, jej się udało wiele listów w kopiach po prostu uratować. Ale to jest też ciekawa sprawa, bo skąd te kopie? Jak one powstały? Jak do nas dotarły treści tych listów? I to jest jeszcze nie w 100% wyjaśnione, kto dokładnie robił te kopie, natomiast jak gdyby praca szła wielotorowo. Niewątpliwie Ewa była taką osobą, która przyspieszyła ratowanie pewnych rzeczy, a mianowicie Ewa poprosiła rodziny o współpracę i siostry w ogóle tu w żaden sposób nie utrudniały jej, a niesamowicie pomagały. I tak Bronisława wszystkie listy istotne, o ile nie wszystkie, przepisała na maszynie, bądź ktoś jej pomógł w tym, dokładnie na maszynie przepisała, ale to ze wszelkimi szczegółami, i kropkami, i przecinkami, nadawcą, adresatem, datą i tak dalej. I to się wszystko właśnie zachowało, między innymi te listy, to są te, do których dotarliśmy jako pierwsi, jako muzeum. No i oczywiście muzeum pierwsze, co zrobiło, to przesłaliśmy te listy tłumaczce. Muszę tu podziękować Elisabeth Duda, bo nawet ona, że tak powiem, wspierała nas w tych działaniach. Wsłaliśmy wszyscy listy, prośby.
Nie ukrywam, że COVID nam też w tym przeszkodził, ponieważ w którymś momencie, tak jak wszystkie instytucje Muzeum Curie zostały zamknięte, pracownicy mogli tylko przychodzić raz w tygodniu do pracy. No to wiadomo, że taka praca archiwalna jest niemożliwa, prawda? My się umawialiśmy wielokrotnie, żeby tam pojechać, wyciągnąć te materiały. No ale jednak mówię, no, jakiś dobry duch nad nami czuwał, być może Marii Skłodowskiej-Curie, być może i sióstr, które stwierdziły teraz dajemy wam tę możliwość, może Ewa Curie gdzieś tam natchnęła rodzinę, ale pozwólcie. Rodzina wyraziła zgodę na to, żeby zajrzeć w miejsca, do których zajrzeć. Czy to jest ten moment, że mogę podziękować naszej gościni? Droga Pani Hanno Karczewska. I mam nadzieję, że ogląda nas też Jan Staniszkis, brat pani Hanny. Chciałem wam bardzo serdecznie podziękować, że wtedy, kiedy do was się zwróciłem, najpierw zatelefonowałem, potem pisaliśmy przez długi czas, że bez wahania w ogóle wsparliście naszą inicjatywę. Nie wiem, czy pani się przez chwilę wahała, żeby pozwolić nam pogrzebać obiecałem, przysięgałem, że będę ze strony muzeum pilnować, żeby się nic krzywda nie stała w tłumaczeniu przygotowanym przez pani babcię. Tak samo też przyrzekałem bratu Janowi Staniszkisowi i od razu bez wahania poparliście tę inicjatywę i za co chciałem przy tej okazji podziękować. No chyba odwrotnie, bo ja w każdym razie jestem tak szczęśliwa, że to wydanie powstało i Janek przypuszczam również i to raczej tobie i wszystkim, którzy wzięli udział, należy się podziękowanie tak naprawdę. Jakżeż mogłam się wahać choćby przez sekundę, no przecież wiadomo. I poza tym mam pełne zaufanie do ciebie i do załogi. Także dziękujemy serdecznie. Dziękujemy. Tak. Pani Agnieszko, co pani znalazła, czego pani wcześniej nie widziała w tej książce? Co było dla pani odkryciem w tłumaczeniu tych fragmentów, które pani zaraz po dyrektorze Sławomirze Paszkiecie jako pierwsza dostała w swoje ręce, poza rodziną oczywiście Skłodowskich? To znaczy... To jest dość skomplikowana sprawa, ponieważ samo muzeum nie... Te listy są w tym muzeum w jakichś takich teczkach. Czyli to muzeum, oczywiście trudno wymagać, żeby muzeum analizowało polski przekład i samo dochodziło do tego, czy ma fragmenty listów, które nie znalazły się w polskim przekładzie książki i o które to fragmenty chodzi. Czyli myśmy dostali... Tak jak mówi muzeum, wszystkie listy po polsku, które są w posiadaniu muzeum. No i tam oczywiście jest są różne bardzo ciekawe wątki, no ale to są też wątki, które się nie znalazły w książce. Czyli mnie zależało przede wszystkim na tym, żeby poznajdywać te fragmenty, które z niewiadomych przyczyn nie zostały uwzględnione w polskim przekładzie i w jakimś tam procencie to mi się udało, ponieważ tak jak wspominał pan dyrektor, no jest trochę niezręcznym zabiegiem jest tłumaczenie z tłumaczenia na oryginał, prawda? A to jest to, na co też niestety byliśmy skazani w przypadku niektórych listów, bo ich po prostu w muzeum nie było. Ale dzięki temu wydaniu i wszystkim tym przypisom, o które zadbała zarówno redaktorka, jak i muzeum, przynajmniej czytelnik, którego to interesuje, jest w stanie wyodrębnić fragmenty, które są oryginałami i fragmenty, które ja musiałam tłumaczyć, bo po prostu do oryginałów nie udało się dojść. To teraz w takim razie poprosimy ponownie Elisabeth Dudę o to, aby przeczytała fragment, w którym właśnie są takie momenty niepublikowane w wersji francuskiej. Maria Curie do swej siostrzenicy, Hanny Szalajowny, 6 stycznia 1913 roku. Więc ty naprawdę wolałabyś żyć 100 lat temu?
Irena powiada, że nie w przeszłości by chciała żyć, ale raczej zobaczyć to, co później będzie. Ja zaś myślę, że w każdej epoce można mieć życie interesujące i użyteczne. A o to głównie chodzi, aby go nie zmarnować i móc sobie powiedzieć, jak Jean-Christophe, autora Romain Rolland, jak tylko mogłem. Tego się też i od ciebie, droga Haniu, spodziewam i tego dla ciebie pragnę. Bo ten wysiłek to nie tylko wszystko, czego od nas biednych ludzi żądać można, ale także jedyna rzecz, która może nam przynieść trochę zadowolenia. Dlaczego tak jest, nie wiem. Dowodzić, że tak jest dobrze, nie podejmuję się. Ale wiem na pewno, że tak jest, że tak zawsze było i przypuszczam, że tak będzie. Ubiegłej wiosny dzieci moje wychowywały jedwabniki. Ja zaś, jeszcze bardzo chora, przypatrywałam się robocie kokonów. Bardzo mnie ta obserwacja przejęła. Te liszki, tak zajęte, tak pracowite, tak dobrze, umiejętnie i wytrwale pracujące, imponowały mi naprawdę. Patrząc na nie, zrozumiałam, jak bardzo się im czuję pokrewna. Choć może nie tak dobrze, jak one jestem do pracy zorganizowana. Bo i ja także zawsze dążyłam pracowicie do takiego celu, jaki się w mojej świadomości skrystalizował. Dążyłam do tego, nie mając żadnej pewności, że to jest prawda, wiedząc, że życie jest kruche i znikome, że po niem nie wiadomo, co będzie, że inni inaczej się na życie zapatrują. Dążyłam do niego najwidoczniej dlatego, że musiałam, tak samo jak musi jedwabnik, tkać swój kokon. On, biedak, zaczyna go nawet, jeżeli nie ma możliwości skończyć i tak starannie pracuje, a jeśli się skończy, to umiera bez metamorfozy, bez nagrody. Niech każdy z nas, droga Haniu, tka swój kokon i nie żąda objaśnień, po co i na co. Jeżeli robota nasza będzie dobra, to powiemy sobie, żeśmy nie najgorzej od jedwabników zachowali. Reszta zaś nie od nas należy. Bardzo dziękujemy za ten fragment. On jest wyjątkowy i szczególny, bowiem jest filozoficzny. Odkrywa kawałek życia szalenie ciekawego, bo o co chodzi z tym wychowywaniem jedwabników przez dzieci? No i właśnie też jest to jeden z tych fragmentów, które nie pojawiały się wcześniej. Ja chciałem przeprosić, że ja mówię do pani tłumaczki Agnieszka, ale chciałem wyjaśnić. My się znamy jako tłumacze, od kilkunastu lat współpracujemy. A więc tak, ten fragment poprosiliśmy o jego prezentację z tych powodów, że po pierwsze jest to list do babci naszej gościni Hanny Karczewskiej, imieniczki, który, jak miała kilkanaście lat, Maria Skłodowska-Curie napisała do niej w odpowiedzi na jej wcześniejszy list i okazuje się, że, i to za chwilkę tłumaczka o tym opowie, że znają ten list przede wszystkim Polacy, natomiast tam fragmenty stały się takie dosyć ikoniczne, bo ten fragment o jedwabnika, który w zasadzie Maria Skłodowska-Curie kieruje do Hani, jest w zasadzie odnoszony bardzo dzisiaj często do niej samej. I Marię Skłodowską-Curie porównuje się do tego jedwabnika. Ale kolejnym elementem właśnie, o którym wspomniałem, to jest właśnie, jakby się Agnieszko mogła powiedzieć właśnie dokładnie, które fragmenty znane są po francusku, a które po polsku. To znaczy, dobrze pamiętam, że po francusku w oryginale jest tylko fragment tego listu, czy w ogóle tego listu nie ma, bo już nie pamiętam, szczerze mówiąc. Wydaje mi się, że jest fragment tego listu, to znaczy
Nie wiem, czy ważne jest, żebyśmy się przywiązywali tutaj do tego fragmentu. Może lepiej jest powiedzieć coś o ogólnej filozofii tego przekładu. To znaczy, o ile zasadniczo chodziło o to, żeby przywrócić ten francuski oryginał, tak to nazwijmy, czyli na przykład, żeby przywrócić listy, które z niewiadomych przyczyn nie znalazły się w polskim tłumaczeniu, to czytując oba te teksty, czyli oryginał francuski z przekładem na polski, zorientowałam się, że tutaj czytelnik polski był poniekąd uprzywilejowany. To znaczy, że w tym przekładzie polskim znalazły się listy, względnie fragmenty listów, których w francuskim oryginale nie było. I ponieważ od początku uznaliśmy, że to właśnie te listy jako prawdziwe są największą wartością tej książki, dlatego uznaliśmy, że te listy trzeba zachować. Czyli nie ma co wyrzucać polskich oryginałów tylko dlatego, że nie ma ich w książce francuskiej. I tutaj była taka właśnie historia tych jedwabników, gdzie część tego listu zdaje się, jest we francuskim oryginale, natomiast jakieś zdania wyleciały, być może wydawały się wtedy tłumaczce nieistotne. Trudno mi to interpretować, ale co mogliśmy, to przywróciliśmy. No i to jest piękny list. Mam nadzieję, że naszej gościni sprawiliśmy przyjemność nim, bo to w końcu kierowane te słowa są do babci, do też imienniczki, także można sobie te słowa odnieść do siebie. No i w zasadzie to jest jedna z tych takich ciekawostek, które trochę utrudniły pracę tłumaczki, bo z jednej strony założenie było takie, że co dodane, a nie ma w oryginale, to kasujemy, a z drugiej strony nie. Jednak te rzeczy, które są jakimiś takimi historycznymi, oryginalnymi tekstami Marii Skłodowskiej-Curie na przykład, no to skoro w ten sposób się uratowały, że tłumaczka zdecydowała, żeby to dodać, to gdzieś jej siostry stwierdziły, no to trzeba uzupełnić, my mamy przecież te oryginały, no to my tutaj w żaden sposób nie chcieliśmy z tego rezygnować. Ale przepraszam, jest to bardzo pilnie odnotowane w książce, czyli czytelnik będzie się mógł zorientować, co wie, co zyskał. I to chciałem zaznaczyć, ponieważ wielu odwiedzających, w zasadzie większość odwiedzających nasze muzeum, są to osoby z całego świata i zarówno są to Japończycy, Koreańczycy, osoby z krajów hiszpańskojęzycznych. Jak się pytam na przykład naszych zwiedzających, jak to się stało, że Państwo z tak daleka przyjechali, na przykład z Japonii, i pierwsze swoje kroki skierowaliście do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, oni mówią, poczytaliśmy Madame Curie. I powodem często właśnie odwiedzenia naszego muzeum jest najpierw przeczytanie tej Biblii wszystkich mariologów, wielbicieli Marii Skłodowskiej-Curie. Dlatego po prostu dla nas było niesamowicie ważne i z wielką pieczołowitością podchodziła tłumaczka, wszystkie osoby, które przy redakcji pracowały, i chciałem tutaj przypomnieć, że jedną z takich osób bardzo oddanych tutaj tej pracy ze strony muzeum była także pani doktor Dominika Korzeniowska. Chciałem bardzo w tym momencie za pamięci, żebyśmy nie zapomnieli, podziękować, bo mówiliśmy tylko wydawnictwo, wydawca, a tak naprawdę nasze muzeum skontaktowało się z konkretną osobą, czyli z Elżbietą Kalinowską, która ze strony wydawnictwa WAB i grupy Foxal podjęła się tego trudnego zadania, a mianowicie naprawdę pieczołowitego wydania edycji. Jak już Państwo wiedzą, 20 razy wcześniej wydawano tę książkę, wydawano w czasach, kiedy już Ewa Curie nie żyła, kiedy naprawdę były możliwości, żeby wziąć to tłumaczenie, skolacjonować i wydać je tak, jak zasługiwałaby ta pozycja, a z różnych powodów, na pewno też ekonomicznych, brakowało być może osób, które by chciały się tym poświęcić, to się nie wydarzyło. I dlatego dziękuję bardzo pani Elżbiecie Kalinowskiej, tłumaczce oczywiście także dziękuję. Dziękujemy redaktorce tej książki, bo wspomniałem redaktorkę prowadzącą, ale redaktorką, która zajmowała się na co dzień tą książką, była Ida Świerkocka.
I chyba wszystkie najważniejsze osoby wymieniliśmy, bo już tak jak wspominałem, zaangażowanie Renault Wina i jego współpracowników, no i bardzo wielką, serdeczną taką wsparcie całej rodziny, która no, musiała gdzieś tam w którymś momencie zgodzić się na to, żebyśmy do tych teczek, w zasadzie jednej tej teczki, żebyśmy tutaj też nie przesadzili, do tej jednej teczki mogli zajrzeć. I to jest może też warto o tym powiedzieć, że znalazła nasza tłumaczka tutaj coś, co były w zasadzie takie malutkie perełki, niewiele tych rzeczy, natomiast to, co oprócz tego dzięki tej edycji dowiedzieliśmy się, to być może efekty tego dopiero poznają czytelnicy i odwiedzający nasz muzeum jeszcze przez lata. Dlatego warto było się podjąć na pewno tego projektu, tak byśmy dzisiaj nazwali. Szanowni Państwo, jest jedna osoba, bez której to dzisiejsze spotkanie nigdy w życiu by się nie odbyło. To autorka tej książki, Ewa Curie, o której teraz chciałabym z Państwem porozmawiać, bo postać jest to niezwykła. Choć złośliwy powie, że jedyna w rodzinie Skłodowskich bez Nobla. Ona sama tak o sobie mówiła, także... To... Ale za to jaki życiorys. Pisarka, dziennikarka, mówi się o tym, że pianistka, miała być aktorką, ale była dyplomatką. W rządzie de Gaulle'a zajmowała się prawami kobiet, była doradczynią sekretarza generalnego NATO, nazywana jest także pierwszą damą ONZ-u, dożyła pięknego wieku w fantastycznej formie, dożyła 103 lat. Pani Hanno, jakie jest Pani wspomnienie, jeśli można tak powiedzieć, cioci Ewy? Najwcześniejsze wspomnienia to oczywiście z opowieści mojej mamy. Mama bardzo często o nim mówiła, o niej ciotka Ewa, ale oczywiście zwracała się do niej Ewy, mu rozmawiała po francusku. Ale opowiadała, bo mama spędziła całą II wojnę światową we Francji, pojechała na wakacje i została przez 7 lat i wtedy bardzo się z Ewą zżyła. Więc mimo że 16 lat różnicy, były jak najbliższe przyjaciółki. Potem Ewa przysyłała paczki. Przysyłała mamie paczki już z Francji, potem z Ameryki. Ciuchy fantastyczne, więc to była zawsze wielka przyjemność, ciuchy od ciotki. No i poznałam ją dopiero mając niespełna 20 lat w Nowym Jorku, jak już mieszkałam w Stanach. Pojechałam z całą rodziną do Nowego Jorku, jeszcze była inna okazja, był ślub w rodzinie od strony mojego taty. No i oczywiście przy okazji odwiedziliśmy Ewę i Henry LaBuise. Byłam pod wrażeniem, ale spodziewałam się osoby troszeczkę bardziej takiej może wyniosłej, no bo takiej, no wiadomo, czyja córka i taka mądra i taka piękna i elegancka, ja byłam taką skromną dziewczynką, ale skąd? Ewa była tak bezpośrednia, prosta, miła, miła w obyciu, no, po prostu normalna, zupełnie od razu poczułam się u niej w jej towarzystwie jak u siebie w domu i bardzo, bardzo ją polubiłam, mam nadzieję, że z wzajemnością. Rzadko miałyśmy okazję się widzieć. Następny raz widziałyśmy się na moim ślubie, moim Mateusza, ślubie w Detroit, rok później przyjechała, ale sama przyjechała. Potem kilka lat minęło, odwiedziliśmy ją z dziećmi w salonie, ponieważ ona miała wnuki jej męża Henry'ego, wnuki ją tam odwiedzała oczywiście. Był pełen kosz zabawek, więc dzieci były zachwycone. No, było po prostu bardzo miło domowo. Pamiętam, że byliśmy razem w teatrze, przyjechała limuzyna z szoferem do teatru, no, ale nie było w tym żadnego takiego napuszenia. Mieszkanie miała bardzo ładne w Manhattanie, no, dobry adres, wiadomo, wszystko. Wjeżdżało to mnie zdumiało zupełnie, wjeżdżało się windą do mieszkania, w życiu czegoś takiego jeszcze nie widziałam. Wysiadało się ten. Ale była służąca, była tam, ale było zupełnie swobodnie, normalnie, nie było nic tam napuszonego. No i później długo, długo, długo się nie widziałyśmy. Dopiero no, jakieś listy na święta, o tak wysyłałyśmy do siebie karteczki, krótkie listy. A następny raz dopiero w 1999 roku w Warszawie, jak przyjechała na odsłonięcie pomnika Armii Krajowej od strony mojego taty. I Ewa, moja mama niestety już nie żyła, zmarła
krótko przedtem. Ewa przyleciała z Nowego Jorku. Gdzie, żeby tam kładła się spać od razu? Nie, ona szybkim krokiem, od razu poszła obejść Warszawę naokoło, szybkim krokiem, prosta jak struna, wysoka, smukła, w świetnej formie. 95 lat przecież miała. Oczywiście zajrzała też tutaj do muzeum i wtedy pani dyrektor Sobieszczak Marciniak ją przyjmowała. Bez zapowiedzenia wpadła. I mówi, tak jakby tutaj ktoś jej nie poznał, mówi, nazywam się pięknym, przepięknym językiem, powiedziała, nazywam się Ewa Curie i, no i chciałam po prostu zobaczyć, co tam u was ciekawego. Z takim reporterskim zacięciem. Pani Hanno, pani wspominała i opowiadała o tym, jak martwiliście się o ciocię Ewę 11 września 2001 roku po ataku na World Trade Center, bo przecież mieszkała w Nowym Jorku na Manhattanie. To jest pani wspomnienie też z tego dnia. Tak, dokładnie tego dnia byłam akurat w Bukowinie Tatrzańskiej u rodziny mojego męża, no ale zaraz wróciliśmy do Warszawy i mój ojciec dzwonił do Ewy, więc to jest opowieść raczej mojego ojca. Zadzwonił do Ewy zapytać, no co tam się dzieje, czy wszystko w porządku, czy jest bezpiecznie, jak, co tam u niej, ale odebrała służąca, takie brzydkie słowo służąca, no ale to była taka jej pani do towarzystwa, która tam się wszystkim zajmowała w mieszkaniu. I ta pani, no pani Ewa, poszła na miejsce katastrofy zobaczyć, jak to tam wszystko wygląda. Nie ma ich w domu. Później oczywiście się skomunikowali, ale nie siedziała w domu, tam pył, nie pył, po prostu poszła zobaczyć. Co się i na pieszo poszła, na pieszo. Na pieszo, oczywiście, pieszo. Tak, to już było, miała 97 lat, ale no, była w fantastycznej formie. Po prostu, nie wiem, wysportowana. Nie, to była prawdziwa taka dziennikarka, no to jak ona się nie bała, przecież była chyba na prawie wszystkich frontach II wojny światowej. Napisała zresztą wyśmienitą książkę na ten temat. Wszystkim Państwu polecam, bo ona już jest w końcu po polsku i tam jej wspomnienia z żołnierzami polskimi, których spotkała na terenie Związku Radzieckiego. Jak ona miała niesamowite wyczucie w ogóle, taką empatię, jak ona na przykład opisywała to, jak ci polscy żołnierze, którzy przed chwilą byli w jakichś obozach, w jakichś łagrach i za chwilę mają stanąć razem do walki po tej samej stronie, co ludzie, którzy ich przed chwilą pilnowali, byli ich strażnikami. W sposób, w jaki ona słuchała ludzi w ogóle, jest niesamowity. To była po prostu osoba, która była bardzo bliska ludziom, potrafiła ich słuchać, potrafiła zachować się w każdym towarzystwie. No, ale z drugiej strony to była po prostu wielka dama. To była po prostu jednak modelka. Rzeczywiście była z jednej strony taka przyjacielska, ludzka i tak pani Hanny mama ją bardzo serdecznie wspominała, bo jednak Irene Curie wspominała to dosyć ostro, jak kiedyś na ten temat rozmawialiśmy, bała się trochę Irene Curie, natomiast Ewę traktowała jako tę taką słodszą, milszą wersję z rodziny Curie. No, Ewa Curie była po prostu uwielbiana przez Amerykanów, przez wszystkich tych, których spotkała na swojej drodze, bo w końcu ze swoim mężem, zarówno jako ambasadorem, jak i szefem UNICEF-u, odwiedziła mnóstwo krajów. Także rzeczywiście jako ta pierwsza dama tej organizacji zrobiła bardzo dużo dla głównie dzieci w różnych krajach. No ja ją najbardziej znam tutaj w muzeum, oczywiście nie osobiście, ale ze śledzenia naszego archiwum, jak tu na przykład otwierała muzeum w 1967 z mężem i mamy całą relację z jej wtedy pobytu w Polsce. Także no, po prostu te jej kreacje, sposób w jaki mówiła, poruszała się,
Był niesamowicie ujmujący, bo mamy zdjęcia, naprawdę bardzo detaliczną relację. Jak bywała w szpitalu, widać jej cała mowa ciała jest inna niż wtedy, kiedy zasiadała gdzieś tam w operze. I tutaj nasi goście, pani Hanna była u nas, jak był wnuk Marii Skłodowskiej-Curie z małżonką, profesor Pierre Joliot ze swoją małżonką Anne, i wspominali też troszkę inną stronę Ewy. Wtedy, kiedy ich samolot spóźnił się o godzinę i w strojach niestety takich lekko, powiedzmy sportowo, powiedzmy takich casualowych dzisiaj mówimy, padli na scenę opery i Ewa Curie spojrzała na nich po prostu takim wzrokiem, że jak pani Ann o tym opowiada, to do dzisiaj drży. Drży. Także z jednej strony była taka ludzka, taka miła, sympatyczna. Pan brat też pani Hanny, pan Jan, bardzo mile ją wspomina, jako osobę, z którą się po prostu chciało rozmawiać, bo z jednej strony była taka ludzka, otwarta, z drugiej strony co powiedziała, to było wszystko tak mądre, tak ciekawe, tak dużo wnoszące do życia. Nie mówiła po prostu jakoś tak czegokolwiek, ale po prostu chciało się jej słuchać i czytać teraz. Empatyczna, a z drugiej strony tutaj sądząc po tym operowym zachowaniu, też broniąca tego wizerunku rodziny. Dokładnie, dokładnie. Ona była zła i to wynika z późniejszych różnych opowieści pani Ann, że ona powiedziała, że po prostu jak wy możecie w kraju Marii Curie tak się pokazać, bo oni wtedy byli reprezentantami w setną rocznicę urodzenia Marii Skłodowskiej-Curie. Może za chwilę ją troszeczkę zrozumiemy bardziej. W kolejnym fragmencie, o który poprosimy Elisabeth Dudę, kolejny fragment biografii Maria Curie czyta Elisabeth Duda. Kiedy mi mówiono o moich wspaniałych pracach, wydaje mi się, jak gdybym już umarła, jak gdybym siebie samą widziała na marach, skarży się czasem. Kto wie, czy nie w tym wewnętrznym jej proteście kryje się właśnie tajemnica wyjątkowego wrażenia, które Marie Curie wywiera na tłumy. W przeciwieństwie do ludzi cieszących się niezwykłą popularnością, polityków, monarchów, aktorów teatralnych i filmowych, którzy, gdy tylko wychodzą na scenę, nawiązują więź ze swoimi wielbicielami, Maria tajemniczo ucieka przed uroczystościami, w których uczestniczy, i wstrząsające wrażenia wywierane przez jej nieruchomo spowitą w czerń postać wynika właśnie z całkowitego braku porozumienia między nią a publicznością. Żadna spośród osób, którym składano hołdy, nie reagowała na nie twarzą tak obojętną i takim wyrazem nieobecności. Nikt nie wydawał się w burzy okrzyków i oklasków taki samotny jak ona. Niebawem będziemy przypominać Państwu o rocznicy, setnej rocznicy pierwszego wyjazdu, pierwszej podróży Marii Skłodowskiej-Curie do Ameryki. Pojechała tam z misją zdobycia gramaradu, ale ta podróż była długa i obfitowała w bardzo wiele różnych wydarzeń. W tej podróży towarzyszyły jej córki. I te córki odgrywały ogromną rolę, zarówno podczas tej pierwszej podróży, jak i podczas drugiej podróży Ewa i podczas wielu różnych później także podróży, w których Ewa wspierała swoją matkę. Tak, Ewa z Ireną towarzyszyły tylko podczas tej pierwszej podróży, już nie było takiej możliwości, żeby w drugą się wybrały. I w zasadzie o tej roli specjalnie chyba nikt wcześniej nie myślał, że będzie tak znacząca, ponieważ one po prostu miały miło spędzić czas z matką, zobaczyć kraj, w którym nigdy nie były, Stany Zjednoczone. Maria Skłodowska-Curie zażyczyła sobie w programie pewnych właśnie takich krajoznawczych, ciekawych miejsc, aby raz sobie sprawić przyjemność, ale też córkom, prawda? I tu nagle się okazuje, że stan zdrowia, który już przed wyjazdem był beznadziejny, albo może zły, no nagle się na tyle pogarsza przez bardzo taki intensywny pobyt tam i program,
że nagle się okazuje, że córki muszą zastąpić mamę. I to jest niesamowite. Mała Ewa, mała, no, młoda kobieta Ewa, 16-letnia, nagle, proszę Państwa, musi pełnić rolę, która była przypisana jej matce. To znaczy jej przydziela się kontakty z Polonią amerykańską i w tych spotkaniach, gdzie miała występować jej matka przed Polonią, w tych momentach, kiedy się bardzo źle czuła, Ewa siadała na przygotowanym dla jej matki eleganckim jakimś fotelu często, niemalże wyglądającym na tron, i ta szczuplutka, taka bardzo delikatna Ewa przyjmowała te wszystkie adresy, które były kierowane i przygotowane te wszystkie przemówienia do jej matki. Także mówiono, nasza wspaniała, wielka Polko, witamy cię tu na ziemi amerykańskiej i tak dalej. I ta Ewa, okazało się, że ma po prostu niesamowity talent wrodzony. Tu się na szczęście przydał jej, no powiedzmy, wyszkolony przez matkę, ale też ona miała olbrzymi talent. Pamiętajmy, ona była pianistką, miała świetny słuch. Także rzeczywiście opanowała ten język polski o wiele lepiej niż Irena, która też może miała trochę, wychowywała się, była trochę starsza od niej, także troszeczkę miała inne guwernantki czy nauczycielki, prawda? I tak ten pięknie język polski opanowała, że po prostu czarowała tę Polonię amerykańską i świetnie reprezentowała matkę. Natomiast Irena była tą osobą, która już jako dwudziestokilkuletnia asystentka swojej matki była już traktowana jako specjalistka w dziedzinach, którym zajmowała się także jej matka. I w tych miejscach, gdzie Maria Skłodowska-Curie nie mogła wystąpić, odebrać różnych doktoratów honorowych czy innych nagród naukowych, tam występowała Irena i nawet wygłaszała albo wykłady przygotowane przez jej matkę, albo odpowiadała sama na pytania dziennikarzy i traktowana była bardzo, bardzo poważnie. Także no, córki chyba nawet nie zdając sobie z tego sprawy, że taką będą miały rolę, odegrały takie dublerki trochę matki. I z tych listów, które my tutaj z tłumaczką Agnieszką przeczytaliśmy, tych jeszcze nigdy niepublikowanych, wynika, że Madame Curie była bardzo dumna i zadowolona swoich córek. No i przepraszam, jak tu mogę coś dopowiedzieć, to taki fragment, którego też nie było w tym pierwszym, w tym poprzednim przekładzie, dotyczył właśnie relacji prasowych z pobytu Marii Curie w Stanach i głównie była, dziennikarze kajali się, mówiąc, jak my mogliśmy ją tak zmęczyć. Dlaczego ktoś pozwolił na to, żeby ten program był tak przeładowany? Tak, myśmy ją potraktowali tak, jakby występowała w cyrku, a w cyrku przynajmniej płacono by jej za występy. Może rodzina uznała wtedy, że to trochę jakby nie przystoi, prawda? Takie uwagi ze strony prasy amerykańskiej, ale jakoś mnie to bardzo tak rozbawiło. Że się ulitowali się nad i bili się w piersi. Tak. O tej podróży warto się skupić na tej podróży właśnie w tym roku jubileuszowo, żeby tak przeżyć ją dzień po dniu, bo była to rzeczywiście niezwykle ciekawa podróż i my będziemy o tym przypominać. To wszystko jeszcze jest przed nami. Ale chciałabym też o tej roli Ewy porozmawiać już w momencie, kiedy Irena oddaje się pracy naukowej, zakłada swój dom, wychodzi za mąż, pojawiają się dzieci i wtedy Ewa staje się największą podporą i, nie wiem, czy mogę tak to powiedzieć, przyjaciółką swojej matki. Tak, tak. Rzeczywiście był taki okres, kiedy Irena była taką niezwykle, niemalże od pewnego momentu dzieciństwa starała się zagarnąć swoją matkę dla siebie tylko. W jaki sposób siostry rywalizowały o uwagę matki? No w końcu była dla nich jakimś niesamowitym, chociaż nie widziały jeszcze do czasu wyjazdu do Stanów Zjednoczonych, że to jest taka niemalże jakaś ikona bogini, popkultury. Ikona popkultury, największa naukowczyni świata. Ale wiedziały, że to jest ktoś niezwykły i szalenie jakoś rywalizowały o uwagę matki.
A trzeba przyznać, że z wielu listów, które nawet teraz gdzieś jeszcze się ukazują, albo z wielu biografii, bo to jest jednak, mimo że nie miała Maria Curie zbyt wielu przyjaciół, bo jednak to grono było dosyć ograniczone, ale możemy odczytać, że kochała obie córki niesamowicie, kochała je troszeczkę na różny sposób. Wiedziała od razu, od dzieciństwa zauważyła, że Ewa jest inna, że jest taka bardziej jakaś, taka właśnie nastawiona na jakieś takie sprawy kulturalno-literackie, bardziej uczuciowa i tak dalej. Natomiast Irena ma takie usposobienie troszeczkę, może jak jej ojciec zainteresowany, jak rodzice, przynajmniej mówię o tych naukowych, bo w końcu pamiętajmy, że Maria z tych czasów właśnie, które też poznajemy tutaj w tej książce, z czasów warszawskich, z czasów sztuckich, poznajemy jej zainteresowanie literackie, zainteresowanie socjologią, zainteresowanie muzyką, tańcem i te wszystkie talenty objawia Ewa. I no i rzeczywiście, jak Irena wychodzi za mąż, opuszcza dom, przejmuje trochę obowiązków tych matki w Instytucie Radowym, Ewa w zupełności poświęca się matce, spędza z nią bardzo dużo czasu, opiekuje się z nią w domu, opiekuje się jej sprawami zdrowotnymi, rezerwuje jej pod innym nazwiskiem wizyty u lekarzy. Jeśli umawia jej jakąś operację na oczy, aż 4 miała poważne operacje Maria Curie w związku z tym, że miała kataraktę, to było wynikiem choroby popromiennej, umawiała ją pod jakimiś fikcyjnymi nazwiskami po to, żeby nie robić sensacji, żeby nie robić kłopotu matce. No była takim jej osobistym sekretarzem, sekretarką, która o wszystko dbała, żeby matce się żyło dobrze. W ostatnich chwilach, dniach towarzyszyła jej w zasadzie 24 godziny na dobę. I to też była okazja, żeby poznać jej myśli w sposób... matkę jako osobę taką, której być może w dzieciństwie pewnych rzeczy nie rozumiała, teraz mogła się o wiele rzeczy zapytać i w końcu Maria Skłodowska-Curie była do końca bardzo aktywną osobą. Jeszcze w 1934 przecież widzimy zdjęcia jej przecież z gór, spacerowała bardzo dużo, jeździła na nartach. Także to załamanie się, kiedy trafia razem z Ewą właśnie do sanatorium, gdzie jeszcze przez chwilę wierzono w to, że da się jej pomóc, no to właśnie Ewa jest w tych ostatnich chwilach z matką. I właśnie tak utkana jest ta opowieść, podana jest z pierwszej ręki. Co zyskują ci, którzy tę książkę znają i dla których ta książka w każdym poprzednim wydaniu była pozycją kultową? Jak Państwo to oceniają? No, ja mogę tylko powtórzyć to, o czym już mówiliśmy. Zyskują fragmenty listów, których poprzednio po prostu tam nie było. A co za tym idzie? Mamy jeszcze, chciałem tylko dodać przypisy, które wynikają zarówno z badania tej książki, tej historii. Pewne rzeczy, pamiętajmy, że dzisiaj są może nie za bardzo zrozumiałe, albo też niezrozumiałe dla kogoś, na przykład, kto w Warszawie nie mieszka, prawda? Jeżeli jest mowa o jakimś tam kościele Marii Panny, to możemy już dzisiaj nie wiedzieć, który to był kościół Marii Panny w okolicach, gdzie mieszkała na przykład Maria. Albo bardzo ważne są te uwagi zaznaczające w przypisach, co zyskaliśmy, prawda? No to dla tych wszystkich wielkich miłośników Marii Skłodowskiej-Curie, tych, którzy czytali tę książkę już dwukrotnie, trzykrotnie, no to będą takie smaczki. Oczywiście staraliśmy się, to nie jest album ze zdjęciami, to nie było dla nas jak gdyby najważniejsze, ale oczywiście staraliśmy się też dodać w tej warstwie wizualnej kilka takich ciekawostek. I na okładce mamy na przykład zdjęcie, i tu patrzę się znowu w kierunku naszej gościni Hanny Karczewskiej, zdjęcie z albumu pani prababci. I ten album mamy dzięki temu, że rodzina pani Hanny Karczewskiej
Pierwsze obiekty przekazał Jan Staniszkis, przepraszam, nie Jan Staniszkis, przepraszam bardzo, Jerzy Staniszkis, najpierw tata pani Hani, przekazał nam muzeum tutaj pamiątki i właśnie wśród tych pamiątek jest bardzo cenny album Heleny Skłodowskiej Szalaj, starszej siostry Marii, którą Helena rozpoczęła ten album i tam są oryginalne zdjęcia, na przykład na tej stronie, gdzie jest to zdjęcie, jest też ulubione zdjęcie Piotra Curie, to ulubione zdjęcie Marii i dlatego nam bardzo zależało, żeby właśnie to zdjęcie znalazło się na okładce. To jest zdjęcie z albumu, które jest w pierwszej gablocie w naszym muzeum. Jeżeli Państwo zwiedzają nasze muzeum, no nie zobaczycie na co dzień tego zdjęcia, bo ono jest ukryte wśród kart tego albumu. Tutaj na stronie kolejnej znajduje się jedno z najcenniejszych pod względem takim finansowym, byśmy mogli powiedzieć, zdjęć. A już powiem dlaczego. Jest to zdjęcie, które nie tak dawno na aukcji sprzedano za kilkadziesiąt tysięcy dolarów. Z tego względu drugie takie zdjęcie, bo jak jechała do Stanów Zjednoczonych, Maria Skłodowska-Curie zabrała kilka takich zdjęć i osobom, którym bardzo chciała podziękować, napisała kilka słów i złożyła swój autograf. Było to coś tak niezwykłego, ponieważ nienawidziła, można tak powiedzieć, nie lubiła składać autografów i takie zdjęcia się niemalże nie zdarzają. Trzeba zrozumieć ją, że to nie tylko była kwestia jakiegoś tam widzimisię z tymi autografami, miała bardzo poramienione czubki palców. Na pewno to było bolesne i to była taka działalność, która na pewno zabierałaby jej zbyt wiele cennego czasu. Także jest to zdjęcie z naszych zbiorów, dokładnie sprzed 100 lat, z dedykacją dla jej, no, jednej z największych amerykańskich przyjaciółek. I takich kilka jeszcze mamy tutaj niespodzianek w tej książce, oprócz oczywiście zdjęć, które są już znane z innych publikacji, z internetu, bo takie też musiały się pojawić, bo w końcu musimy też się z tym liczyć, że książka trafi w głównej mierze do osób, które po raz pierwszy się zetkną. A no właśnie, i przy tych osobach chciałabym się zatrzymać. Pani Hanno, komu przede wszystkim poleciłaby Pani tę lekturę z tego pokolenia, które nie trafiło na poprzednie wydania? Bym poleciła wszystkim od dzieci, bo jest napisana tak, że nawet bardzo młode dzieci mogą to czytać, albo mogą im rodzice czytać. Może nie wszystko, bo tam są tragiczne momenty, no ale młodzieży na pewno, bo no, wszystkie pokolenia uważam skorzystają. Nie chciałam sprostować to, co powiedziałam na początku, bo to było bezmyślne, że niczego nowego się nie dowiem. Teraz się wstydzę, że tak powiedziałam, bo dowiem się bardzo dużo. Przecież te wszystkie listy i nowe fragmenty i poza tym, jak już mówiłam, dawno książki nie czytałam. Ale polecam absolutnie wszystkim. No i oczywiście moi wszyscy przyjaciele już o tym wiedzą o audycji, o promocji. I naprawdę bardzo się cieszę i no, dumna jestem z tego, że ta książka wyszła. A my jesteśmy bardzo szczęśliwi i tak kończy się ten moment świętowania, ale zachęcamy Państwa do odwiedzin w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie przy ulicy Freta 16. Książka będzie tutaj na Państwa czekała, a jeśli będą Państwo mieli troszeczkę szczęścia, to będzie szansa porozmawiania z autorami, jak już będzie możliwość odwiedzenia instytucji. Na pewno w momencie, kiedy otworzymy się, będzie można już zobaczyć nowy salonik Skłodowskich i to jest taki zwiastun tego, jak będzie zmieniało się muzeum. Tak, no jesteśmy w saloniku, który jest, że tak powiem, kilka dni przed skończeniem nowej wersji tego saloniku, który przygotowaliśmy także, że tak powiem, w związku z tym, że rodzina Marii Skłodowskiej-Curie jest cały czas bardzo hojna i zarówno rodzina pani naszej gościni, Hanny Karczewskiej, rodzina państwa Staniszkisów, pan Piotr Sząstowski, rodzina z Francji ciągle wzbogaca nasze muzeum o jakieś cenne pamiątki i my w tym saloniku staramy się te wszystkie pamiątki takie, których no nie da się włożyć do gabloty, staramy się eksponować.
I ten salonik w nowej odsłonie, który już niedługo Państwu w całej krasie pokażemy, będzie łączył salon brata Marii Skłodowskiej-Curie, bo tam rzeczywiście zachowały się wszystkie pamiątki rodzinne od dzieciństwa Marii Skłodowskiej-Curie, a prawa część salonu będzie przypominała salon ostatniego mieszkania Marii Skłodowskiej-Curie w Paryżu przy Quai Béthune. Także zapraszamy bardzo serdecznie i jeszcze raz chciałem bardzo serdecznie podziękować wydawnictwu WAB i jego pracownikom za podjęcie tego wyzwania i doprowadzenie do szczęśliwego zakończenia. Dziękuję wszystkim swoim koleżankom i kolegom, współpracownikom z Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie, że dali dużo, dużo siły, szczególnie końcówka była dosyć stresująca. Bardzo dziękuję tłumaczce Agnieszce Rasińskiej-Bubr, która walczyła z nami do samego końca, wykazała dużo takiej nie tylko talentu tłumaczeniowego, bo tego to się spodziewaliśmy wszyscy i byłem bardzo szczęśliwy z tego, że wydawca właśnie poprosił Agnieszkę Rasińską-Bubr, ale też dużo swojego takiego prywatnego, takiej energii, zaangażowania. Bardzo nam pomagała w docieraniu i w szukaniu takich materiałów, jak gdyby takiej pracy, takiego researchu, którego niekoniecznie trzeba się spodziewać po tłumaczu, dlatego że w którymś momencie zaczęła nas wspierać w tej pracy i szukać po Bibliotece Narodowej Francuskiej, pisać do znajomych, popierać nasze listy, prawda, w sprawie dostępu do tej teczki, także jakoś w którymś momencie tak się wszyscy spiliśmy po ten koniec i rzeczywiście te efekty są naprawdę bardzo satysfakcjonujące. Szanowni Państwo, bardzo pozdrawiamy serdecznie panią Hannę Karczewską. Życzymy dużo zdrowia, siły i mamy nadzieję, że niebawem zobaczymy się w Warszawie. Bardzo dziękujemy Agnieszce Bubr-Rasińskiej. Sławomir Paszkiet, dyrektor muzeum. Szanowni Państwo. I Miłka Skalska. Szanowni Państwo, życzymy dobrej lektury. Grzejmy się w blasku naszej noblistki. Czytajmy jej biografię i niech będzie przykładem na życie dla nas. Ci, którzy sięgną po tę książkę pierwszy raz, zdziwią się, jak mało wiemy o tej najsłynniejszej na świecie Polce. Do zobaczenia.